Co tam wcinacie, obywatelu? Nawet spokojnie nie można zjeść. Ale co wy tu jecie, obywatelu? To jest marchewka, sok z marchewki z lodami waniliowymi. Przepychotą. Tu jest grubo, tu jest grubo. For 100 years ago, the mirror arrived in European country. And when he carried the mirror, most of it's broken. Uh-huh. And the vacuum craftsman in Shiraz maybe created this art. The method is that at the first take a symmetrical or geometrical shape in a paper like this. After then, hung. Are you visit the Nasir Mosque? No. It's a very beautiful. Wow. Co tu jest? O kurczę. Indoors decorated by mirror art. All of this built by hand. Przemek, jesteś różowy. Idziemy właśnie do różowego meczetu. Tutaj warto przyjść z samego rana, wtedy gdy słońce jest już troszeczkę na niebie, bo podobno jest niesamowita gra świateł w środku. Wygląda na to, że zdążyliśmy i zaczyna się przedstawienie. Najważniejsze zakupy za nami już, tak? Tak, torebki już są. Piękne wybraliśmy. Piękne, teraz będzie problem to przewieźć, mamy ograniczony bagaż. Ale tym razem musimy się pochwalić, że nie przypłaciliśmy. Tak. Nie to co w Grecji. Nie, nie, nie. Ale będziemy musieli jakąś metodę zastosować w przewiezieniu. No będziesz musiał z tym iść na lotnisko, no co mam ci powiedzieć. Będę ci robił zdjęcia. No. No pójdziesz, no też pójdę. O zobacz te jakieś ładne perskie magnesiki, ale ładne, ale ładne, ale ładne. Ale mają naprawdę fajny sposób na upamiętnianie swoich poetów, wieszczy narodowych. Te miejsca są świetnie utrzymane. Widać, że ludzie tu przychodzą, słuchają tą ich poezję, spędzają tutaj czas. Bardzo ładnie to jest wszystko pomyślane. Jedziemy taksówką za 600 tomanów, 130 gdzieś tak w jedną stronę. Pan się podjął wożenia nas dzisiaj. Stracimy na to pewnie cały dzień, on też. To
jest jakieś ile? 20 niecałe euro. Także nie ma krzywdy. No więc za 1 eurocenta samochód jest załadowany full gazem CNG. Za 1 eurocenta. W kraju, gdzie praktycznie za darmo mają ropę. Nie zostać w środku pustyni bez tumanu. Co? Dwa zostaną my. Chciałem właśnie powiedzieć, że rozpoczynamy zwiedzanie Pasargat w nieco nietypowy sposób. Już pokazuję jak. Ej, a ty umiesz jeździć? Nie wiem, dawno nie jeździłem. 20 lat temu. O kurde. Mikuch ujeżdża wierzchowca. Kolega tam kozaczy. Jak ci idzie? Mi dobrze. Opanowałeś go? Jeszcze po pustyni rowerem nie jeździłem. O kurde, tu hamulców nie. Pierwszy przystanek przejażdżki. Bez hamulców? Bez hamulców. Karawansaraj. Jest i on. Ty jesteś kozak. Nie wiem. Idę do cienia. Miki tam na dole pilnuje rowerów. A my już jesteśmy na miejscu. Tak to my jeszcze nie zwiedzamy. Ale jest dobrze. Tam byliśmy, jesteśmy tutaj, przy grobowcu założyciela tego miasta, Cyriusza Wielkiego. No i jesteśmy w Persepolis, 2500 lat historii, miasto założone w 518 roku przed naszą erą przez Dariusza I, jedna z dawnych stolic Persów. Jest grubo. Zawsze chciałem to być. Co my tu mamy, Miku? Żołnierzy, mury. Ale jest grubo, co? No grubo, grubo. Dobrze idę? Idź, idź. Podniosę cię. Ale, no dobrze. Super. Tak jakbym był... O kurczę, szkoda, że tego nie można pokazać. Ale tu było grubo. Na bogate, szanowni panie. Wow. Ale mocno, co? Ale to było wielkie. No, robi takie wrażenie, że szok. Jak ktoś tu będzie czasami kiedyś, z tych co to oglądają, to warto wziąć te okularki, bo jest obłęd. Jakie kolory. No niesamowite. Wszystkich ruin, po jakich w życiu łaziłem, to robi naprawdę największe wrażenie.
miało dużo. Wyjście do Co, Mikuś, jak się podobało? Super. Ale cię zabrałem, co? Tak, znowu mnie zabrałeś. Znowu zmęczony. Miku, żyjesz? Jestem. Ostatni punkt dzisiejszej naszej wycieczki, Nakrz Rostam. Spoczywa tutaj czterech perskich królów. Idziemy zobaczyć grobowce wykute. I może ja zacznę spoczywać po dzisiejszym dniu tutaj. Jeszcze ci postawimy na nogi Małeckich. Czterech królów z dynastii Achemenidów. Dariusz I, Dariusz II, Xerxes i Artaxerxes. Oczywiście za czasów Aleksandra Wielkiego to wszystko zbezczeszczono, rozwalono, rozkradziono. No ale coś zostało dla naszych czasów jeszcze. Tu już jest król. Król Dariusz I Wielki. Tutaj mamy Artaxerxesa. Dariusz II. Grób Xerxesa jest właśnie poddawany renowacji. Najlepsze jest to, że wiesz, że pewnie już tutaj więcej nie będziesz, nie? No. Ciężko będzie. No do Iranu bym jeszcze wrócił, ale jest jeszcze tyle miejsc do zobaczenia, że już niekoniecznie tu, więc trzeba się napatrzeć. A oto i cytadela Karim Khan, chyba najsłynniejsza budowla w Shiraz. Idziemy do środka zobaczyć. Choć podobno nie warto, tak czytałem, ale zobaczymy. A to jest właśnie Karim Khan, król Shiraz. A co tu mamy? Loty. What is this? Falude. Falude. Specjalność Shirazu. Lody. Proszę, Mikuś, częstuj się. Jak tam? Smakują? Bardzo dobre.
ostatecznym krokiem. Dobrze, wszystko uwiecznione. Od samego? Tak, od samego. Życie nocne w Shirazie. Chłopaki tutaj kochają siatkówkę. Bardzo dobrze znają naszych siatkarzy. I tak się bawią wieczorami. The Princess of Persia, smile me. Smile me. Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Napiera do przodu jak rudy pod studzienkami. A to jeszcze kawałek, panie! Troszkę nam się sprzęcik zagrzał. Teraz możemy odpalić na chwilę. Mikołaj tam tłumaczy po polsku. Na chwilę.